Niektórzy wolą na cienkim, niektórzy wolą na grubym, z niebotyczną ilością sera. Jeżeli po dzisiejszym odcinku wasze kubki smakowe będą działały tak jak przed jego obejrzeniem, to naprawdę będę bardzo zdziwiony. O krótkiej historii pizzy. Cienki placek. Przyozdobiony bardzo skromnymi składnikami, mało kto o tym wie, że towarzyszy ludzkości już od najdawniejszych czasów. Już bowiem w czasach starożytnych, na terenach starożytnej Grecji, jednym z podstawowych posiłków wielu grup społecznych był tak zwany plankuntos, czyli placek, ciasto zapiekane, tak jak wspomniałem, z małą ilością i to bardzo skromnych lokalnych dostępnych dodatków, między innymi ziołami, czosnkiem czy oliwkami. No i oczywiście ta przekąska, ten posiłek towarzyszył starożytnym grekom podczas ich dnia codziennego, był jednym z głównych elementów ich diety, ich posiłków. Nikt wtedy nie przypuszczał naturalnie, że on kilka wieków później przeobrazi się w Danie, które zawładnie światem. W Danie, w które będzie gościło na stołach wielu, wielu milionów ludzi. Ale zanim do tego dojdzie, no to jeszcze musimy spojrzeć w inny rejon starożytnego świata, ponieważ spoglądnijmy na chwilę w. Krainę położoną nad słynną, długą rzeką zwaną Nil. Mówię oczywiście o starożytnym Egipcie. I tam, właśnie na terenach starożytnego Egiptu, były także wypiekane specjalne ziołowe placki. To były placki wypiekane na bardzo uroczyste dni, bowiem kiedy faraon egipski obchodził swoje urodziny, Egipcjanie, jego poddani. Także ten dzień świętowali, no i właśnie w tradycji starożytnego Egiptu, jednym z elementów świętowania tej wielkiej uroczystości, celebrowania tego pięknego dnia. Tylko chyba pięknego dla faraona, bo tak prawdę powiedziawszy, to życie codzienne zwykłego Egipcjanina w starożytności nie było usłane różami. Ale porzućmy to na chwilę. Oni oczywiście wtedy piekli słynne ziołowe placki, które spożywali jako danie celebrujące urodziny faraona. Natomiast warto powiedzieć, że te placki, które oczywiście miały otoczkę Wielkiego Święta, w pewnym okresie w historii starożytnego Egiptu służyły także jako, uwaga, Środek płatniczy. Można było tymi ziołowymi plackami wymieniać się na zasadzie środka płatniczego. Przechodzimy w inne rejony, już bardziej włoskie. No, chyba bardziej włoskie niż starożytny Rzym. No, nie ma innych takich terenów i rejonów. Mamy w starożytnym Rzymie. Także bardzo ciekawy wypiek, który dzisiaj przez no, niektórych jego koneserów jest stawiany na pierwszym miejscu. Dopiero na drugim miejscu jest bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli no jak się już oczywiście domyślacie pizza. Y Czyli Focaccia. W starożytnym Rzymie Focaccia ten placek wypiekany z dodatkiem czosnku, ziół, oliwy z oliwek, także z oliwkami, był również bardzo symboliczny, jeżeli chodzi o e, posiłek dnia codziennego wśród starożytnych Rzymian. Ale zostawiamy już starożytność, zbliżamy się do bardziej współczesnych, moglibyśmy tak zażartować, czasów, bowiem mamy rok 997. Mamy rok 997, czyli na y, 3 lata przed słynnym zjazdem gnieźniejskim. Tutaj mamy wątek polskiej historii, ale nie o polskiej historii dzisiaj. 997 rok. No, i w jednym z dokumentów y, jest zapis zapis pewnego słowa. Zapis pewnego słowa, oczywiście w wieku X nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że to słowo w kilka wieków później zawładnie światem, ale właśnie w dokumencie z końca wieku X yy, widzimy zapis słowa pizza. Tak, bowiem od roku 997 to słowo zaczyna funkcjonować. No, i na razie to słowo sobie funkcjonuje odnosząc się do placka, cieniutkiego placka, wypiekanego w piecu, no oczywiście najlepiej opalanym drewnem. No, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć, że ta średniowieczna, wczesno-średniowieczna pizza ze współcześnie nam rozumianą, miała niezwykle Mało wspólnego, bowiem czym dzisiaj jest pizza? Jest to oczywiście placek, na którym mamy sos pomidorowy, na którym mamy ser, króciutko zapiekany w piecu, no i oczywiście kuszący nasze podniebienie i pobudzający kubki smakowe. Natomiast yy, ta wczesnośredniowieczna pizza, tak jak powiedziałem, nie wyglądała tak, jak nam współcześnie rozumiana. No, był pewien podstawowy problem. Jeden ze składników, który wymieniłem, wtedy, ówcześnie, nie był dosyć mocno dostępny dla Europejczyków. Mówię tu oczywiście o sosie pomidorowym, a mówiąc szerzej o pomidorach, bowiem mamy wiek XV. I jakże słynną, jakże ważną dla historii ludzkości i świata wyprawę Krzysztofa Kolumba. Krzysztof Kolumb żyjący w latach 1451-1506, genueńczyk z urodzenia, ale Hiszpan z wyboru, jak wszyscy doskonale wiemy, pod koniec wieku XV dopływa do wybrzeży Ameryki, dzisiejszych oczywiście Stanów Zjednoczonych, no i uznawany jest za odkrywcę tego kontynentu. No i oczywiście no, kolej losu jest taka, że Kolumb wraca do Europy, no i ze sobą przywozi także różnego rodzaju hmm, dobra, różnego rodzaju przedmioty, różnego rodzaju w cudzysłowie moglibyśmy powiedzieć pamiątki z tego nowego świata. I wśród tych wszystkich rzeczy, które Kolumb wtedy przywiózł do Europy, były także pomidory, szerzej w ówczesnej Europie nieznane. No, ale połączenie tego placka wspomnianego już przeze mnie z pomidorami no, musiało też troszeczkę odczekać, ponieważ nie tak zaraz po przybyciu pomidorów do Europy one zawładnęły stołami europejskimi i nie tak zaraz stały się z jednych z jednym z czołowych elementów współcześnie nam rozumianej pizzy. Jesteśmy, moi drodzy, w wieku XVI, w pięknym włoskim Neapolu. I tam właśnie, w tym pięknym włoskim Neapolu, utulonym słońcem śródziemnomorskim, mamy do czynienia z kolebką potrawy. Tak jak powiedziałem, bez której dzisiaj życia sobie wielu z nas nie wyobraża. No i właśnie w tym, że Neapolu już w wieku XVIII, na przełomie XVIII i XIX wieku panuje Ferdynand I Bourbon. Ferdynand I Bourbon, król Neapolu i Sycylii, żyjący w latach 1751-1825, okazuje się, że jest przeogromnym fanem. Placka z sosem pomidorowym, i potajemnie przebierając się za chłopa, wychodzi z pałacu królewskiego na ulicę swojego miasta. Oczywiście pod osłoną nocy, udaje się do piekarni, do ristoranty, takiej współczesnej, moglibyśmy powiedzieć, yy, która oferuje właśnie te specyficzne dania, bardzo proste w przyrządzeniu, dania, które w swojej genezie miały być. Pożywką dla najbardziej ubogich ludzi, no bo do stworzenia pizzy nie potrzeba zbyt wielu wyszukanych składników. Jest to danie dla naprawdę ubogich, zresztą bardzo wiele zdań pochodzących z kart yy, kuchni włoskiej. To są dania stworzone przez ludzi i dla ludzi ubogich. Zupełnie inne zdanie o pizzy, o tym dziwnym wynalazku miała małżonka wspomnianego już przeze mnie władcy, czyli Maria Karolina z Habsburgów, żyjąca w latach 1752-1814. Ona nie tolerowała takiego plebejskiego jedzenia, nie tolerowała takiego chłopskiego placka upstrzonego jakimiś skromnymi składnikami. Zwróćmy uwagę też na dynastię, z której pochodziła. No, to mówi też Samo za siebie, przecież Habsburgowie nie jadają i nie jadali w historii chłopskiego, zwykłego jadła. W przeciwieństwie oczywiście do jej małżonka, który w pizzy był zakochany. Przechodzimy w naszej opowieści dalej, ponieważ następca. Ferdynanda, czyli Franciszek I Bourbon, żyjący w latach 1777-1830, to w historii świata pizzy człowiek niezwykle ważny i niezwykle istotny, ponieważ to za jego czasów doszło do utworzenia takiego określenia, yy, które miało dotyczyć człowieka zajmującego się wyrobem, produkcją współcześnie nam rozumianej pizzy. I tutaj należy zadać kłam współczesnemu myśleniu o ludziach, którzy zajmują się zawodowo wytwarzaniem pizzy. Bardzo często mówimy pizzerman, no i tu popełniamy błąd, ponieważ jest to oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego. Jeżeli będziemy we Włoszech, to człowiek, który produkuje, który wytwarza, który raczy nas swoją pizzą, to jest oczywiście pizzajolo, i tak też winno się go nazywać. Ale jak historia pokazuje. Pizza, czyli to wszechobecne danie ma bardzo wiele wspólnego z historią, bowiem dochodzimy do drugiej połowy wieku XIX i jesteśmy w okresie zwanym przez historyków. Risorgimento z Włoskiego, oczywiście. Risorgimento to cały cykl wydarzeń historycznych prowadzący do tego, że Włochy wreszcie się jednoczą. Dochodzi do tego w roku 1861 i właśnie w tymże roku powstaje zjednoczone królestwo Włoch. Wiktor Emanuel II zasiada na tronie włoskim. No ale tu mamy do czynienia z wielką polityką. Natomiast nasz dzisiejszy odcinek, nasza dzisiejsza opowieść to opowieść o Pizzy. Zadanie na tą chwilę. Jak według Was nazywa się najsłynniejsza pizza świata? Tak, macie stuprocentową rację. Oczywiście chodzi tutaj o najbardziej prostą pizzę, czyli o pizzę Margerite. A czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się jej nazwa? Margerita oczywiście, no nie trudno sobie wyobrazić, że mm, mówimy tutaj o żeńskim imieniu Małgorzata i nie mówimy tutaj o jakiejś fikcyjnej Małgorzacie, bowiem mowa tutaj o królowej włoskiej. Małgorzacie Sabauckiej, żonie y, króla włoskiego Humberta I, która żyła w latach 1851-1926. No, i to właśnie z nią wiąże się ta piękna historia pizzy Margerity, ponieważ no, ona oczywiście, kiedy wraz z małżonkiem przejeżdżała przez tereny Zjednoczonego Królestwa Włoskiego, y, no, musiała też poznać. Lokalne zwyczaje, lokalne specjały musiała się zapoznać z tym, na przykład, czym żywią się jej poddani. I w pewnym momencie takiego objazdu, a miało to miejsce w roku 1889, e, pewien człowiek, który niestety jest w historii lekko zapomniany, czyli Rafaele Esposito, e, podał królowej Małgorzacie trzy wypieczone własnoręcznie placki, każdy z zupełnie innymi dodatkami. I wyobraźcie sobie, że królowej Małgorzacie zasmakował zwłaszcza jeden placek. Z najbardziej prostymi dodatkami, jakie każdy Włoch może sobie wyobrazić. Czyli placek. Który został delikatnie muśnięty sosem pomidorowym z kilkoma plastrami mozzarelli, czyli typowym włoskim serem, oraz listkami bazylii. I tak ten placek niebotycznie zasmakował królowej Małgorzacie Sabałckiej, że stał się, według legend, jej ulubionym posiłkiem. I stąd też, na cześć władczyni Zjednoczonego Królestwa Włoch, ta najbardziej popularna i najbardziej powszechna pizza na świecie, Nosi do dnia dzisiejszego jej imię. Mówimy tutaj oczywiście o pizzy Margherita. Ale czym jeszcze symbolizowała się pizza Margherita? Powiedziałem o jej składnikach, czyli sos pomidorowy, czyli ser, czyli bazylia. No i te trzy składniki mają naturalnie swoje barwy. Sos pomidorowy, barwa czerwona. Mozzarella, barwa biała. Bazylia, barwa zielona. Jakie to barwy. Jeżeli popatrzymy z punktu widzenia geograficznego, z punktu widzenia flag narodowych, jakie toż to mogą być barwy? Jak wam się wydaje, oczywiście są to barwy flagi włoskiej i wielu badaczy historii pizzy dowodzi temu, że właśnie pizza Margerita jest tą pizzą najbardziej włoską, ponieważ zawiera ona w sobie barwy narodowe Włoch? No, bardzo ciekawe posunięcie, ale jakaś prawda w tym jest. Moi drodzy, w historii pizzy niezwykle ważnym okresem był początek wieku XX, no bo jak wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę, bardzo wielu Włochów, ale i nie tylko Włochów, w początkach wieku XX emigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście emigrowali do Stanów Zjednoczonych, bardzo wielu emigrowało do Nowego Jorku i tam zostawało, no bo już nie chciało się przenosić dalej w głąb Stanów Zjednoczonych. I musieli po prostu czymś się żywić, musieli jakoś zarabiać. Czyli no, te umiejętności, które nabyli w swoich małych wioskach i miasteczkach włoskich, bardzo im się często przydawały w sprostaniu wymaganiom życia codziennego. Takim choćby banalnym jak pożywienie czy zarabianie pieniędzy. Jeżeli taki Włoch przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, nie potrafił mówić po angielsku, nie za bardzo miał jakiekolwiek umiejętności do podejmowania pracy wśród Amerykanów, no to w tym momencie najprostszą dla niego rzeczą było ich karmienie. I wtedy też właśnie mamy do czynienia z początkiem rozwoju słynnych włoskich pizzerii w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj, jeżeli pojedziemy do Nowego Jorku, to taka wycieczka do jednego z największych miast świata i do największego miasta w Stanach Zjednoczonych nie może się obyć bez spróbowania słynnego trójkąta pizzy włoskiej. One są y, wszechobecne w Nowym Jorku, ale i nie tylko w Nowym Jorku, i to właśnie Nowy Jork jest uznawany za kolebkę tak zwanej amerykańskiej pizzy. No wszyscy wiemy, jak ta amerykańska pizza dzisiaj wygląda, ale nie zapominajmy, że my jesteśmy na razie na początku wieku XX. Przejdźmy zatem o krok dalej, ponieważ no, przyjeżdżający Włosi musieli też zdobyć podniebienie nie tylko swoich współobywateli. Ale także zdobyć podniebienia Amerykanów. I takim człowiekiem, który najbardziej zdobył podniebienia Amerykanów, był Genaro Lombardi, który uznawany jest dzisiaj współcześnie za protoplastę amerykańskich pizzerii. To on stworzył najstarszą włoską pizzerię w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, i on ją stworzył w roku 1905. Co ciekawe, ta pizzeria funkcjonuje do dnia dzisiejszego i serwuje. Pizzę, oczywiście różnego rodzaju, no bo my naturalnie wiemy, że pizza może mieć niezliczone ilości składników, ale co najważniejsze, on przede wszystkim, ta restauracja, jego spadkobiercy, jego potomkowie serwują pizzę margaritę według jego oryginalnej receptury. Czyli jeżeli będziemy w Nowym Jorku, musimy pamiętać o tym, że koniecznie musimy się udać do restauracji założonej w 1905 roku. Ale nie będę też kolumbem, zresztą wspomnianym już dzisiaj przeze mnie i nie odkryję przed Wami Ameryki, jeżeli nie powiem o tym, że yy, no, pizza bardzo mocno wryła się też w popkulturę. No bo przecież słynna amerykańska kreskówka, czyli wojownicze żółwie ninja, ma w sobie jeden kulinarny element. Wojownicze żółwie ninja naturalnie... Zajadały się swoim ulubionym przysmakiem, czyli pizzą. No, każdy z nas też w okresie Świąt Bożego Narodzenia ogl ogląda film, który już urósł do rangi legendy, film opowiadający o perypetiach młodego człowieka zagubionego po pierwsze, we własnym domu, a po drugie, w Nowym Jorku, mówię tu oczywiście o Kevinie, no i jest też tam i w pierwszej, i w drugiej części scena, y, którą wielu darzy sentymentem, no bo tam także główną rolę gra obok Kevina pizza, czyli też to danie włoskie jest widoczne w słynnych amerykańskich filmach, ale nie tylko w filmach, ponieważ moi drodzy, no pizza towarzyszy nie tylko nam, zwykłym, szarym ludziom. Pizza towarzyszy także wielkim tego świata i wielkim zwolennikiem i amatorem pizzy jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, co zresztą też było uchwycane na kilku fotografiach. Ale ostatnimi czasy też byliśmy świadkami tego, że Joe Biden, czyli następca Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie gardzi tym włoskim przysmakiem i nie gardził pizzą, która została wykonana w jednej z polskich pizzerii czyli no, ten cieniutki fragment płaskiego placka z dodatkami, ukrojony oczywiście w specyficzny trójkąt także towarzyszy wielkim przywódcom y, y, amerykańskiej polityki, nie tylko amerykańskiej polityki, ponieważ w latach 90. ogromne kontrowersje wśród Rosjan. Wśród Rosjan y, wzbudził fakt, że Ostatni przywódca Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Michał Gorbaczow, został skuszony, podobno wynagrodzenie za tą reklamę było niebotycznie wysokie. Został skuszony przez jedną ze słynnych amerykańskich sieci yy, produkujących i sprzedających pizzę do wzięcia udziału w yy, krótkim spocie reklamowym. No i on właśnie w tym spocie reklamowym też zachwala. Oczywiście, po pierwsze, zachwala tą słynną sieć amerykańskich pizzerii, ale po drugie, zachwala także samą pizzę. Czyli, jak widzicie, ostatni przywódca Związku Radzieckiego, nie wiemy, czy w 100%, czy w rzeczywistości, ale przynajmniej w filmie reklamowym, jest zwolennikiem pizzy. Czyli. Pokazuje też, że to danie dla Rosjan po transformacji ustrojowej także może być bardzo łatwo dostępne. Ale na koniec dzisiejszego odcinka, jak żeby inaczej, ciekawostka. Czy niektórych z Was nie zastanawiało często, gdy zamawiamy sobie pizzę do domu, kiedy dostawca nam ją przywozi w pięknym, jak najlepiej, najlepiej by było jak największym kartonowym pudle, kiedy otwieramy to pudło, no to na samym środku pizzy, tego placka, widzimy taki specjalny plastikowy przyrządzik, taki mały stołeczek plastikowy, i czy zastanawialiście się kiedyś, po co ten stołeczek jest? Ano, jak to w historii, nic nie dzieje się bez przyczyny. Ponieważ mamy lata 80., no i pewna Amerykanka, Carmela Vitale, yy, była bardzo zirytowana tym, że kiedy zamawiała sobie pizzę, to często było tak, że ser i te wszystkie składniki będące na jej wierzchu przyklejały się do góry od tekturowego Pudełka. I wpadła na pomysł bardzo prosty, bardzo genialny w swojej prostocie, aby skonstruować mały plastikowy stoperek, który zapobiegałby temu, aby góra pudełka kartonowego na pizzę łączyła się ze składnikami. I wyobraźmy sobie jaką wielką fortunę musiała zdobyć na takim małym, prostym urządzeniu, które każde z nas kojarzy i Wśród niektórych z nas do dzisiejszego dnia wzbudzało delikatny znak zapytania i delikatną konsternację. No ale czyż nie jest to kolejny powód do tego, aby oglądać y, kolejne odcinki dawno temu? Jak widzicie, nawet najprostsze rzeczy w bardzo łatwy sposób mogą być wytłumaczone. A za nawet najprostszymi rzeczami stoi oczywiście wielka historia. Za dzisiaj serdecznie dzięki. Zachęcam Was do tego, aby subskrybować nasz kanał, aby dzielić się wrażeniami. No i oczywiście do tego, aby wypatrywać na naszym kanale kolejnej zbliżającej się już wielkimi krokami premiery.